Żydzi, rodacy, ludzie! Myślicie, że ta stara kobieta, która wciąż śpi pod pierzyną Rywki, nie chce was widzieć? Zapomniała o was? Mylicie się! Ona śni o was każdej nocy. Śni i drży ze strachu. Od tej nocy, kiedy was już nie było, a jej matka sięgnęła po waszą pierzynę, nawiedzają ją Mary. Mary Koszmary. Tylko wy możecie je przegnać. Niech przy jej łóżku stanie 3 miliony Żydów, których zabrakło w Polsce, i przegoni w końcu te zmory. Wracajcie do Polski, do waszego, naszego kraju. Stańcie przy jej łóżku i połóżcie swoje dłonie na tej starej pierzynie, cienkiej jak prześcieradło, z której puch dawno już rozwał wiatr. Połóżcie, mówię wam, swoje ręce na niej i powiedzcie: darujemy ci tę pierzynę. Po co nam ona? Już nie ma w niej pierza, tylko ból. Uleczcie nasze rany, a uleczycie swoje. I będziemy znowu razem.